Witamy Was bardzo serdecznie, Przemku. Cześć. Kurczę, dawno żeśmy się nie widzieli. Tak jest. Odpowiadasz za stajnę Arbosa. Tak. Mamy ciągnik 2025. To nie są może duże konie, ale otoczenie, zima, piękny śnieg, wreszcie na wakacje. Dzieci mają na czym, będą jeździć na nartach, ferie. Na parkach, ferie. Czyli idealnie. Ale śnieg to też jest problem. Problem to duży, zwłaszcza w miastach. Ale dobra. Nie tylko. Nie tylko. Mamy tutaj ciągnik najmniejszy właściwie ze stajni Arbosa, 25 koni. Należy podkreślić, że wszystkie ciągniki od najmniejszego mają napęd na 4 koła. I to jest ważna rzecz o tym, co będziemy mówić. Dokładnie, szczególnie w tych warunkach. Sam dzisiaj jechałem samochodem i też warszawscy kierowcy mówili, że okej, może główne drogi to już są odświeżone, ale już te lokalne, dokładnie, osiedlowe, inne, no to już budzą pewne wątpliwości, a to dla kurierów, którzy paczki wożą, ma znaczenie. A taka maszynka naprawdę zdaje egzamin. Tutaj mamy typowy taki zestaw, jakbym to powiedział, miejski, bo to jest ciągnik lekki, tak, który może wjechać na chodniki, który może się poruszać w wąskich przestrzeniach, bardzo zwrotny i skrętny. Tak, ale też jego waga jest odpowiednio niska, czyli dokładnie nie niszczymy, tak, chodników, czyli ktoś jak zainwestował w pozbruki, nie pozbruki, czy to gminę, ale też place manewrowe, te wszystkie, tak, magazyny, które tak powstają w okolicach dużych miast, jest ich cała masa, to też trzeba odśnieżyć, bo tam trzeba pracować. Dokładnie. I tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że takie ciągniki głównie kupują mali rolnicy. Jeżeli chodzi o branżę rolniczą, to są gospodarstwa, to mają truskawki, jakieś warzywa po 2-3 hektary, które sobie dorabiają na polu przy jakichś specjalistycznych uprawach. Ten ciągnik jest dla nich idealny, ale przecież tak jak widzimy, można zaczepić pług do niego z przodu. Tak, ale to też nie jest wszystko. Przecież możemy kosiarkę założyć. Dokładnie. Możemy szereg innych narzędzi, które też są właśnie w tych uprawach specjalnych, o których bardzo fajnie, że powiedziałeś, bo w Polsce, jak sami widzicie, ceny warzyw na świecie zaczynają dosyć mocno się ruszać, tak, i ten rynek też jest już taki mocno atrakcyjny. Ja tu chcę wspomnieć o jednym, że mamy gospodarstwo, mamy jakieś podwórze, niektóre gospodarstwa są w polu z dojazdem do drogi tam 100-200 metrów i nieraz jest problem, żeby swoją własną drogę ośnieżyć z domu do dojazdu, do cywilizacji, mówiąc krótko. I to jest pług łatwy, lekki, tani, który można sobie dokupić do ciągnika, tak, i samemu ośnieżyć własne obejście i posesję. Ale to nawet było widać przy dostawie kombajnu zimą, nie? No, dojechać dla transportowców to nie, dokładnie, jest takie proste, a gospodarstwa, dokładnie, często w tym okresie takim, powiedzmy, martwym agrotechnicznie, to kupują nawozy, to inne rzeczy kupują. Jest ta praca w gospodarstwie, która wymaga, no, przygotowania się, no, i żeby nie było krzywdy. Ale wspomniałeś o napędzie na 4 koła. Wszystkie modele mają. Wszystkie, tak jeden. Sam z własnego doświadczenia, bo też przecież byłeś kierownikiem gospodarstwa, przepraszam, tak, że to mówię, tak, ale tak. To jest moim zdaniem komplement, przynajmniej wiesz, co mówisz. Tak. Nie? W gospodarstwach jest zawsze tak, że są te małe ciągniki, bo też pokazujemy, nie tylko ten 25, tak, koni, ale ten, który już jest 75 koni. Jak byś go scharakteryzował? 75 koni to już mówimy o ciągniku, który jest typowo ciągnikiem rolniczym, który służy do wszystkiego właściwie w gospodarstwie średniej wielkości, orka, opryski, siew, wszelkie wykorzystanie. Natomiast nawozów, opryski zamieszane. Wszystkie prace rolnicze. Tak. Natomiast tu jest jeden bardzo duży plus tego ciągnika. To jest ciągnik już troszeczkę większą masą. On się na chodniki nie nadaje w mieście, to sobie powiedzmy, nie? To bardziej natomiast place. Są miasta, miasteczka, wioski, gdzie są gminy, gdzie można zrobić zlecenie na ośnieżanie dróg, tak, chodników, dojść do posesji wokół szkół, wokół czegokolwiek. Ktoś tę pracę musi wykonać. Dokładnie. Jakaś maszyna musi być. Nawet inaczej. Już widać naprawdę bardzo dużą przemianę w polskim, jak gdyby, powiedzmy, tym świecie poza wielkomiejskim, że w tych gminach, nie gminach, tak, zaczęto naprawdę dbać. I też miastowi, którzy przeszli do gmin, zaczynają też prosić, nie, chodnik musi być. No musi być. Musi być zamieciony. Już są te chodniki. Dokładnie. Nie? Poza tym są. No. Musi być zamieciony, czyli to jest zamiatarka. I te ciągniki właśnie klasy 75 koni, przez ich naprawdę dużą uniwersalność, one naprawdę mogą spełnić oczekiwania, no, naprawdę, tak, bardzo szerokiej grupy ludzi. Trzeba podkreślić jedno, no, zimy mamy jakie mamy, generalnie zim nie ma, nie? Ale widzimy na przykładzie naszych dróg, autostrad, tak, że jakby nie było, nawet jak jeden dzień spadnie śnieg, to tak i tak są wszyscy zaskoczeni. Oczywiście, że tak. Wbrew pozorom, właśnie to, cośmy mówili, mnóstwo dróg takich wewnętrznych, tak, gminnych powstało, bo to jednak coraz więcej jest tego i nad tym też trzeba panować. I tych zajęć dla tego typu biznesu jest, dokładnie, całkiem sporo. Ładowacz czołowy w gospodarstwie mamy. Pług też warto mieć przy ciągniku,
tak, do ośnieżania. To nie jest jakiś kosmiczny wydatek. Jak on będzie potrzebny, to trzeba po prostu go mieć, mówię tak, krótko. Bo tu mamy akurat taki w sumie no, najprostszy z najprostszych. Tak. Ale jak widzicie w pracy, on naprawdę spełnia swoje oczekiwania, bo jej się ustawia pod kątem i jest wystarczający do tych najprostszych rzeczy. Tu jeszcze jest fajna rzecz, bo to jest zestaw, my stoimy z przodu, a przejdziemy na tył. To jest taki typowy zestaw komunalny na chodniki do miast, tak. Bo ma jeszcze coś fajnego z tyłu. Tak jest. Podejdźmy, zobaczmy, co tam też ciekawego z tyłu mamy. Jesteśmy z tyłu ciągnika. Tak co jest. Prawda zawsze się coś ogląda z przodu, ale... W przypadku ciągników to akurat tył chyba największy, tył jest ważniejszy i to jest bardzo cenne. Szczególnie, gdzie też ten ciągnik mieści się w tych programach tak 60 tysięcy. I co warto zwrócić, posypywarka jest nieduża, ale pojemna. Ma graniczniki rozsiewu i przede wszystkim, co widać, z kabiny, z ciągnika bardzo dobra widoczność na posypywarkę i na cały tył ciągnika. Tak, bo to trzeba właśnie też powiedzieć, że te nowe generacje ciągniki, w tym właśnie Arbos się wpisuje, jest bardzo dobrze rozwiązany ergonomicznie. Jest naprawdę bardzo dobra widoczność. Nie ma tego, co było w starych ciągnikach. Ja nic nie mam oczywiście do starych ciągników, bo ja nadal mam je w sercu. Kiedyś była inna technologia po prostu. Kiedyś była inna technologia, mnie na to zwracano uwagę. Ale kabiny i dostępność, ta taka manualna operacyjność w tej kabinie jest fenomenalna. Przede wszystkim trzeba powiedzieć wielkość kabiny. Przy takim, bo to jest mały ciągnik, 25 koni. Kabina jest duża po prostu, wygodna. Dokładnie. Znaczy, ogrzewana, klimatyzację może mieć, nie ma problemu. Dokładnie. I warto właśnie, jeżeli są te środki unijne, które właśnie szczególnie w tym 2023 roku naprawdę będą bardzo masowo dostępne i jeżeli jest możliwość, to zawsze warto wzmocnić swoje gospodarstwo w coś, co jest nowe i technologicznie nadaje się na te czasy i na najbliższe czasy. Rolnicy mają dopłatę 60 tysięcy za kupu ciągnika. Jest to właściwie pełna dopłata. Oczywiście jest oprzyrządowanie, maszyna z przodu, maszyna z tyłu. Starczy niewielkie środki dopłacić, żeby taki zestaw mieć cały. Mamy ciągnik do gospodarstwa, a w razie czego mamy ciągnik na usługi, czy na potrzeby własne zimą. Bardzo słusznie to powiedzieć. I też jest szereg takich programów, które aktywizują ludność mieszkającą na terenach wiejskich, gdzie ktoś, który szuka możliwości zarabiania lub stworzenia swojego biznesu, może korzystać jeszcze z dodatkowych źródeł unijnych właśnie na rozwijanie działalności gospodarczej, usługowej i tej, która po prostu może wzbogacić portfel domowy. Wszyscy rolnicy na usługi nie kupią ośnieżania ciągnika, jak jest 40 na wsi, no bo po co nie? Ale dwóch, trzech jak ma, to może pomóc i obrobić całą wioskę, pomóc sąsiadom. Dokładnie tak. Zatem akcja zima. Jesteśmy my przygotowani. I nie tylko zima. I nie tylko zima. Jesteśmy przygotowani i służymy naszą ofertą po to, żeby rozwiązywać problemy. Wspomnieliśmy o 75. Stoimy przy nich. Tak. 75 koni, napęd na 4 koła. Standard oczywiście, silnik Dosan. Bo to nie zawsze... Bardzo popularny i znany. Mówienie o koniach w obecnych czasach nie zawsze odzwierciedla gdyby rzeczywistość taką, jaką się widzi. A tu akurat widzimy... Tak. Dwa przypadki. Jeden bardzo ciekawy właśnie, to co też żeśmy wiele razy, Przemku, molestowali od bardzo wielu ale lat. Trzeba powtarzać. Trzeba powtarzać. Przedni tuz. Tak. Coś fantastycznego, szczególnie w tych czasach, kiedy trzeba zagospodarować ścierniska, nie ścierniska. Do każdego ciągnika Arbos, od najmniejszego do największego, możemy zamontować przedni tuz. Jest to opcja, nie jest to standard z prostego powodu. Jest to coś kosztowna rzecz. No przy małym ciągniku 25-konnym, który kosztuje tam parędziesiąt tysięcy, na ten tusz trzeba tam parę tysięcy wydać, nie? Więc jeżeli ktoś nie potrzebuje, po prostu to go nie kupi, a ktoś chce, może zamówić, dołożymy. Nie ma problemu. Ale też jest bardzo ciekawe, to tak widać troszeczkę po skosie tam za ciągnikiem, jest mini koparka. Tak, znaczy mamy tutaj akurat dwie wersje, bo z przodu widzimy ładowacz czołowy, praktycznie niezbędny w każdym gospodarstwie. Szczególnie jeden przy tej musi mocy, być. Przy tych mocach ciągników. W małym gospodarstwie no przecież sobie nikt nie kupi ładowarki samojezdnej, bo to jest droga maszyna. To jest kilkaset tysięcy, nie? Tak. A tutaj mamy dwa w jednym, mówiąc krótko, a nawet trzy w jednym z tyłu. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest trzy w jednym, szczególnie kiedy cały czas można by powiedzieć, że Polska jest w budowie, szczególnie ta na prowincji, naprawdę jest mnóstwo inwestycji budowlanych, niebudowlanych, kanalizacyjnych, sieć internetowa, to wszystko jest rozbudowywane i do tego potrzebne są narzędzia. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, bardzo duża część dotacji idzie dla rolników małych i średnich. Naprawdę oni w tej chwili są zauważeni i mogą pozyskiwać różne fundusze na doposażenie gospodarstw w nowy sprzęt. A w obecnych czasach trzeba też przyjąć, że ci, którzy korzystają, zamawiają usługi u takich firm,
już chcą mieć pewność technologiczną, że wszędzie wiedzie, czyli na pewno, wiadomo, że wszystko zostanie wykonane. I jakość wykonanej pracy. Dokładnie tak. I to że się liczy. Uniwersalność ciągników, to żeśmy zawsze z Przemkiem powtarzali, że właśnie jest wyjątkowa. Szczególnie im mniejszy ciągnik, wbrew pozorom, tym jest bardziej wszechstronny. Znaczy nie stać już nas, jako tam rolników i tak dalej, do kupowania ciągnika do jednej czynności. On musi wykonać wiele prac, żeby na siebie zarobić. Dokładnie po prostu, tak. Żeby się zwrócić. Inwestujmy pieniądze tak, żeby one nam jak najszybciej się wracały. Pójdziemy jeszcze na tył, zobaczymy ciekawą maszynę, bo to jest naprawdę fascynujące. Jeszcze niektórzy rolnicy i starsi rolnicy pamiętają takie coś jak cyklop. Tak, był cyklop, ja jeszcze była zagaje, tak powiem. Tak jest, były cyklopy, ale też były takie ładowarki, już też zawieszane na tylnym tuzie. Czeskie. Czeskie i Warfama chyba robiła. Też Warfama, tak jest. I przyznam szczerze, że właśnie to, co też my kultywujemy, staramy się maksymalnie polskich producentów promować. Dokładnie. Bo naprawdę technologicznie to już są porządni producenci i naprawdę technologicznie też to sprawdza dobra się jakość, w użytkowaniu. Naprawdę dobra jakość. Dokładnie tak. To jest właśnie przykład tego. Hydramet Giżycko, mała, rodzinna firma, która właśnie robi tego typu rzeczy. Ładowacze, wspychacze do śniegu i koparki. Hydramet Giżycko jest tak znaną firmą w Polsce, właściwie w każdym gospodarstwie jakaś maszyna hydrametu jest. No, dokładnie tak. To jest ładowacz czołowy. I dlatego chcieliśmy właśnie Wam to pokazać.